moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do was ze specjalnym vlogiem, bardzo osobistym, ale póki opowiem wam o moich przeżyciach i trochę o mojej historii związanej z tym tematem, to postaram się tak dość chłodno opowiedzieć o problemie. 23 lutego był dzień depresji i w tym dniu dużo mówiło się o depresji, o tym, że to jest choroba, że trzeba leczyć, wspierać i nie bagatelizować, jeżeli widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Kiedy zobaczyłam wszystkie artykuły, to natchnęło mnie to bardzo, żeby nagrać dla was filmik i powiedzieć wam kilka słów. Ja z depresją mam kontakt od wielu lat i uważam, że nie powinniśmy bagatelizować tego, jeżeli mamy stany depresyjne, jeżeli czujemy się źle, jeżeli życie jest dla nas za ciężkie, jeżeli przerastają nas jakieś problemy, to nie powinniśmy się bać pójść do specjalisty, do psychologa, do psychiatry. Poza tym nie powinniśmy też bagatelizować tego, co widzimy wśród swoich znajomych, sąsiadów, ludzi nam bliskich. Bo ci ludzie też mogą mieć depresję i nawet nie zdawać sobie sprawy, że problem jest, że problem dotyczy również ciebie, jego, jej. Kiedyś pójście do psychologa było czymś takim strasznie niewyobrażalnym i kiedy się szło do psychologa, to już wszyscy myśleli, że jesteś wariatem. Mam nadzieję, że czasy się zmieniają i że ludzie przestaną tak myśleć, bo psycholog to jest zwykły lekarz, który pomaga, który stara się wyprowadzić z takiego dołka życiowego. I mówię tutaj głównie o takim dołku emocjonalnym, który każdy z nas ma. I to jest naprawdę trudne i często nie dajemy sobie rady sami. Także nie bójmy się, nie wstydźmy tego, że potrzebujemy pomocy, że... Także nie bójmy się, nie wstydźmy iść po tą pomoc i otrzymać ją, bo to może zmienić nasze życie w 100%. Także uczulam was i miejcie oczy szeroko otwarte i nie wstydźcie się. Jeżeli macie jakiś problem, to idźcie o pomoc. Tak jak jesteście przeziębieni i idziecie do lekarza pierwszego kontaktu, żeby przepisać antybiotyk, tak pójdźcie do psychologa, który postara się pomóc wam przejść tą trudną chwilę, którą przeżywacie. Jeżeli chodzi o mnie, to depresja dotknęła mnie samą i walczyłam długi czas z depresją i moja depresja była dość dziwna, ponieważ ludzie, którzy mnie znali, nawet nie mieli pojęcia, że coś mi jest. Ja bardzo dobrze się kamuflowałam i nie dopuszczałam kompletnie do siebie myśli, że mogę mieć depresję. Wręcz wszystkich okłamywałam dookoła, że jest wszystko w porządku, że po prostu jestem taką fajterką i że problemy, które mnie dotykają, po prostu radzę sobie z nimi, jest dobrze i walczę. Tak naprawdę w środku byłam kompletnie rozsypana. Byłam osobą, która nie wierzyła w siebie, która miała mnóstwo kompleksów, którą raniło wszystko. Spojrzenia ludzi, komentarze, wszystko, dosłownie wszystko. I powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo długo nawet nie pomyślałabym, żeby pójść do psychologa i żeby poprosić o pomoc. No bo jak to? Ja osoba, która jest taka waleczna, taka radząca sobie ze wszystkim, ja mam iść do psychologa i powiedzieć, że coś mi jest? Przyszedł taki moment, że i ja sobie nie poradziłam ze wszystkim. Przyszedł moment, kiedy nie miałam ochoty wstać z łóżka,
iść na uczelnię, tłumaczyć się z czegokolwiek. Nie miałam ochoty ludzi oglądać na oczy. Nie miałam ochoty utrzymać kontaktu z rodziną. Nie miałam ochoty na nic, kompletnie na nic. Miałam takie skoki żywieniowe, albo kompletnie nic nie jadłam, albo jadłam bardzo dużo i bardzo niezdrowych rzeczy, żeby się poczuć lepiej. Oprócz jedzenia pozwalałam sobie na sporą dawkę alkoholu. Po prostu uważałam, że jakoś muszę sobie z tym wewnętrznym bólem poradzić. Skąd moja depresja? Myślę, że ja nigdy do końca się nie pogodziłam z tym, że jestem osobą niepełnosprawną. Że nie mogę pójść na dyskotekę jak moje rówieśniczki. Że nie mogę tak normalnie potańczyć. Ja wiem, że można tańczyć na wózku i ja często jestem w klubach, ale nie mogę tak jak one po prostu normalnie sobie potańczyć. Bolało mnie milion rzeczy, które otaczały mnie, które sprowadzały się do tego, że jestem inna. I tak bardzo nie akceptowałam tego swojego stanu, że wśród ludzi nowych udawałam i byłam taka, wiecie, taka niezniszczalna, a w środku po prostu byłam takim maczkiem, dosłownie maczkiem. Byłam tak bardzo rozsypana i byłam tak bardzo zmęczona życiem. Nieraz myślałam o tym, żeby zakończyć swoje życie i to było najtrudniejsze chyba. Bo nie wiadomo, czy samobójca jest tak bardzo odważny, żeby się zabić, czy tak bardzo tchórzliwy, żeby żyć. Także wiecie, to były takie chwile, które były naprawdę trudne. Do tego jeszcze udowadniałam wszystkim wokół, że mimo tego, że nikt nie wierzył w to, że się wyprowadzę sama na studia, praktycznie nikt nie wierzył, że sobie dam radę, to ja udowadniałam wszystkim wokół, że daję radę, że jestem taka silna, że jestem taka... No, mogło to tak wyglądać, że nikt by nie wpadł na to, że coś może mniej być. I powiem wam, że taki ogromny przełom miałam, kiedy rozstałam się z moim pierwszym poważnym facetem, Kamilem. I kiedy taki mój stan depresyjny już był totalnie pomnożony i czułam się strasznie, bo jeszcze tutaj było takie potwierdzenie, że no tak, no koleś ze mną nie wytrzymał na pewno, dlatego że jestem na wózku. Na pewno tak było. I tak sobie mówiłam, mimo że powodów było miliony i całkowicie nie sprowadzających się do tego, ale ja sobie oczywiście znalazłam kolejny pretekst do tego, żeby nie cierpieć swojego stanu ciała. I to było takie apogeum mojej depresji. I to była sytuacja, w której ktoś zauważył to. I zaprowadził mnie do psychologa. Po prostu wziął za chapety. Powiedział, słuchaj, znam świetne miejsce. Nikt cię nie będzie oceniał, nikt cię nie będzie traktował jak w Azjatkę, nikt nie będzie patrzył na ciebie inaczej. Po prostu idź po pomoc. I od tego czasu, a to była końcówka pierwszego roku studiów, zaczęłam chodzić do psychologa i chodziłam 3,5 roku. I powiem wam szczerze, że teraz nikogo nie udaję, teraz znam swoje słabości, wiem o tym, że jestem bardzo podatna na depresję i na stany depresyjne, ale jestem taką fajterką już naprawdę. Walczę ze swoim życiem, o swoje życie, o szczęście.
ale te 3,5 roku psychologa dało mi naprawdę ogrom i dzięki temu tak naprawdę jestem tu i teraz. Jestem cała. Nie zrezygnowałam z życia. Kocham życie. Dzisiaj mogę powiedzieć świadomie i otwarcie, że kocham życie. Chcę być szczęśliwa, chcę rozwijać się, chcę być spełniona zawodowo, chcę być spełniona osobiście, rodzinnie. Chcę kochać, być kochaną. I chcę być też osobą niepełnosprawną, która nie wstydzi się swojej niepełnosprawności, która nie wstydzi się swoich problemów, swoich ułomności i tego, że coś jest nie tak. Ale to moje coś nie tak przekuwam w to, co mogę robić dla innych, w to, co mogę pokazywać innym. Staram się żyć na 100% i czerpać szczęście z każdej chwili. Wiem o tym, że gdybym nie poszła do psychologa, gdybym nie przeszła swojej depresji, to pewnie teraz albo by mnie nie było, albo bym była bardzo smutnym człowiekiem, któremu wystarcza tylko życie, egzystowanie, wstanie, zjedzenie, komputer, filmik jakiś obejrzeć, praca, po co praca, partner, po co partner, przecież mogę siedzieć z rodzicami i żyć. Po prostu żyć. Tylko żyć. Ja nauczyłam się życia. Powiem wam, że dzięki mojej depresji nauczyłam się życia. Szczęścia życiowego. I bardzo chciałabym, żeby osoby, które nie dają sobie rady z życiem, które bardzo, bardzo dużo mają pretensji do życia, poszły do dobrego psychologa, poprosiły o pomoc. Bo życie jest piękne, bo życie jest wspaniałe, bo może być naprawdę szczęśliwymi ludźmi. Tylko musimy naprawdę odwalczyć i wierzyć to, że można, że nie musimy stać w miejscu, że nie musimy tak naprawdę być tymi smutnymi ludźmi, że wiele rzeczy zależy od nas. Kiedyś bardzo wstydziłam się tego, że chodzę do psychologa, że mam depresję. Potrafiłam ściemniać każdemu, że idę do lekarza, że jestem umówiona z kimś. A jak wchodziłam do miejsca, gdzie był mój psycholog, to tylko modliłam się, żeby nie spotkać nikogo znajomego. Bo jak to tak powiedzieć, że ja taka silna, taka przecież dla każdego wielka, nagle idę do psychologa, że mam problem, że mam depresję. Bardzo się tego wstydziłam, bardzo się tego krępowałam i wiem, że to było złe, że powinnam podejść do tego jak do zwyczajnej choroby, do sytuacji, którą próbuję rozwiązać i sobie pomóc. Dzięki psychologowi tak naprawdę przeszłam te najgorsze chwile, nauczyłam się żyć, nauczyłam się szczęścia. Bycia szczęśliwym. Nauczyłam się też tego, by nie przejmować się ludzką krytyką. Dlatego być może, kiedy w komentarzach wylewacie, niektórzy wylewają na mnie takie małe szambo, to mi to tak bardzo zwisa
co mnie to tak bardzo nie obchodzi. Ja się nauczyłam po prostu szczęścia i negatywne emocje po prostu odpycham i mówię, że dla mnie ważne jest moje szczęście, a nie to, co myśli i mówi ktoś. Długo na to pracowałam, długo uczyłam się swojego szczęścia, długo uczyłam się wierzyć w to, że ja mogę być szczęśliwa. Ja. Życzę Wam tego, żebyście spotkali na swojej drodze odpowiedniego psychologa, osobę, która chwyci Was za rękę i pomoże przejść w najgorszej sytuacji. Jeżeli macie depresję, nie bagatelizujcie tego. Idźcie do psychologa, idźcie po pomoc, proście o pomoc. Życie jest cudowne i dostajemy je tylko i wyłącznie raz. Wykorzystajmy to, znajdźmy swoje szczęście i nie bójmy się powiedzieć, że mamy jakiś problem. Nie uciekajmy od życia, od świata, od ludzi. Spróbujmy uratować to nasze życie, między innymi idąc do psychologa, między innymi prosząc o pomoc ludzi, którzy na co dzień pomagają wrócić do życia i do szczęścia. Nie bójcie się tego. Ja otwarcie Wam mówię, przeszłam przez to. Teraz jestem całkowicie innym człowiekiem. Jestem dużo bardziej silna. Jestem prawdziwie szczęśliwa. Codziennie dziękuję Bogu za to, że żyję i że mogę być szczęśliwą osobą. Nawet jeżeli w moim życiu dzieją się kiepskie rzeczy, to codziennie dziękuję, że mogę być tu i teraz. Nie zmarnujcie swojej szansy i pamiętajcie, jeżeli nawet wy nie borykacie się z depresją, to ktoś obok was, wasza przyjaciółka, kolega, sąsiad, babcia, ktokolwiek może być w stanie depresyjnym i może potrzebować pomocy. Nie pocieszajcie, nie głaszcie po głowie, tylko chwyćcie za rękę i zaprowadźcie do odpowiedniego miejsca. W opisie postaram się zostawić Wam warte uwagi linki, gdzie możecie odnaleźć pomoc lub przekazać je dalej. Pamiętajcie, depresja to choroba, którą można leczyć, a życie to dar, który musimy doceniać. I na tym zakończę swój filmik. Bardzo przepraszam Was za taką emocjonalną chwilę. Chciałam to troszeczkę chłodniej przedstawić, pokazać, opowiedzieć, ale to nie był łatwy temat dla mnie, zmierzyć się z tym przed Wami i wierzę, że wierzę, że dotrze ten filmik do tych, którzy potrzebują pomocy, którzy mają problem i wezmą się za siebie, za swoje życie. Naprawdę warto. Także to było na tyle. Dzisiaj nie proszę Was o kciuki w górę, ani o komentarze, tylko o to, żebyście doceniali swoje życie. Jeżeli macie z nim problem, to żebyście je ratowali, żebyście szukali pomocy. To jest chyba najważniejsze. Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych filmikach.